Cześć, kanał 365 Dni o Piłce. Jesteśmy po spotkaniu Wisła Płock Piast Gliwice i chciałoby się powiedzieć, że każda seria się kiedyś kończy, no bo przecież stadion w Płocku, ta twierdza, która była niezdobyta przez całą piłkarską jesień, no dzisiaj właśnie została zdobyta przez podopiecznych Waldemara Fornalika. Piast wygrywa 2-0 i wywozi cenne 3 punkty z Płocka. I trzeba tutaj od razu pochwalić szkoleniowca, przede wszystkim za skład i ustawienie, bo tak jak widzicie w tej chwili na grafice, bardzo ofensywnie wyszedł Piast, przede wszystkim dwójką środkowych napastników, czyli mówimy o nowych nabytkach Rauno Sapinen, estoński napastnik, który przyszedł w tym zimowym oknie z Flory Tallinn, oraz Kamil Wilczyk, autor drugiej bramki. Naprawdę wyglądało to nieźle. Piast od samego początku grał bardzo agresywnie, grał do przodu, szedł po swoje, widać było to ofensywne podejście, a przede wszystkim pewność siebie podopiecznych Waldemara Fornalika. Wynik już mogli otworzyć na samym początku meczu, kiedy to w trzeciej minucie mieli rzut karny. Po zagraniu ręką Piotra Tomasika we własnym polu karnym zmarnował jedenastkę Damian Kądzior, natomiast co się odwlecze, to nie uciecze. Dopiero w drugiej połowie wynik został otworzony, ale całe pierwsze 45 minut Piast atakował, napierał. Świetnie wyglądał m.in. Martin Kączkowski, czyli skrzydłowy, w tym sezonie grający bardzo często na pozycji prawego obrońcy. Widać było jego chemię z napastnikami, m.in. z Kamilem Wilczkim, do którego to posłał podanie. Wilczek z najbliższej odległości uderzył do obrony dla bramkarza Krzysztofa Kamińskiego, któremu należą się bardzo duże słowa uznania po tym meczu. Wydaje mi się, że taki najlepszy punkt w drużynie gospodarzy Wisły Płock. Naprawdę bramkarz grał dobrze i nie mógł nic poradzić, jeżeli chodzi o te dwie stracone bramki, no bo pierwsza to huknięcie Michała Hrabka, rozgrywającego, który uderzył w poprzeczkę, piłka jeszcze trącona przez Kamińskiego, natomiast strzał, który leciał przedziwnie, bo ta piłka naprawdę nabrała dziwnej rotacji i gdzieś tam na końcu została sparowana na poprzeczkę. Natomiast Martin Kączkowski, no już tutaj był bezwzględny. Wyglądało to trochę tak, jakby czas się zatrzymał i wstający z ziemi, gdzieś tam chciałoby się powiedzieć, otrzepający się z kolan Kamiński, patrzył tylko, jak piłka w podlady wędruje i na tablicach wynik 1-0, właściwie 0-1, no bo to goście wyszli na prowadzenie. Kilka minut później, właściwie 4 minuty później, zagranie w pole karne do Wilczka i ten jakby popisał się doświadczeniem, strzelił nie do obrony, w lewy dolny róg bramki i zamknął wynik tego spotkania 2-0. Jeszcze później do rotacji doszedł Piotr Bartoszek, natomiast niewiele to dało. Jeżeli chodzi o Wisłę Płock, no to naprawdę ja ten zespół chwalę już cały sezon, bo grają oni dobrze, przede wszystkim Polakami. Dzisiaj największym problemem Wisły Płock była ta mieszanka piłkarzy charakterologicznie bardzo podobnych do siebie, bo mówimy tu o Rasaku, Sekulskim, Tuszyńskim, Szwochu i Gerbowskim, którzy momentami, mam wrażenie, sobie przeszkadzali. Nie było to jasno zdefiniowane, gdzie ci piłkarze mają grać, w odróżnieniu do ustawienia Piasta Gliwice, które na papierze wyglądało 4-4-2. Później to uległo delikatnej zmianie, kiedy już kontrolowali wynik. Natomiast mieli klarowną sytuację, wiedzieli, jak się poruszać. A jeżeli chodzi o Wisłę Płock, no to było tam troszeczkę więcej chaosu i takiej braku organizacji, co skutkowało pierwszą porażką. A trzeba powiedzieć, że Piast Gliwice naprawdę wielkie brawa i gratulacje, bo na tym stadionie poległa m.in. Legia Warszawa, Lechia Gdańsk, Pogoń Szczecin, które gra w tym sezonie tak dobrze, a tutaj proszę, twierdza w końcu zdobyta, a zdobył ją zespół Waldemara Fornalika Piast Gliwice. Dzięki za uwagę i zachęcam do kolejnych moich podcastów. Dzisiaj nagram jeszcze 2 kolejne mecze, bo ta niedziela opiewa w 3 spotkania ekstraklasowe. Także do zobaczenia i pozdrawiam.